Spójrzmy na podpunkt A. Na początek wykonajmy dzielenie, czyli bierzemy pierwszy wyraz, dzielimy przez x. 2x kwadrat przez x to będzie 2x. No i teraz mnożymy i zmieniamy znaki, czyli 2x razy x to 2x kwadrat, czyli zapiszmy minus 2x kwadrat. 2x razy minus 4 to minus 8x, czyli zapiszemy dodać 8x. No i tutaj podkreślmy. No i 2x kwadrat odjąć 2x kwadrat to 0, minus 5 plus 8 to 3x, odjąć 12. 3x przez x to będzie 3, no i mnożymy i zmieniamy znaki. 3 razy x to 3x, czyli mamy odjąć 3x. 3 razy minus 4 to minus 12, czyli zapiszmy plus 12. No i zauważcie, że tak, 3x odjąć 3x to 0, minus 12 plus 12 również wynosi 0, a to oznacza, że ten wielomian jest podzielny przez dwumian, ponieważ reszty otrzymaliśmy 0. To jest dokładnie na takiej samej zasadzie, jak byłoby pytanie, czy 12 jest podzielne przez 2, no 12 przez 2 to będzie 6, no i mamy reszty 0. Czyli to oznacza, że 12 jest podzielne przez 2. Natomiast jeżeli chcemy 12 podzielić przez 5, no to tak ładnie nam się nie podzieli, ponieważ piątka w 12 nam mieści się dwa razy, no ale 2 razy 5 to będzie 10, czyli do 12 jeszcze nam brakuje 2. Czyli mamy 2 reszty 2, czyli to oznacza, że liczba 12 nie jest podzielna przez 5. Podsumowując, jeżeli wyjdzie nam tutaj 0 wreszcie, no to wiemy, że wielomian jest podzielny. Jeżeli jakaś inna reszta, minus 2, 4, 8, nieważne, to wtedy wiadomo, że nie będzie. No to sprawdźmy, co będzie się działo w podpunkcie B. Dzielimy. X do trzeciej przez x to będzie x kwadrat. X kwadrat razy x to x do trzeciej, czyli mamy odjąć x do trzeciej. X kwadrat razy 2 to 2x kwadrat, czyli zapiszmy minus 2x kwadrat. Podkreślamy. Tutaj mamy 0, minus 2 odjąć 2 to minus 4x kwadrat, plus 3x odjąć 4. Minus 4x kwadrat przez x to minus 4x, mnożymy i zmieniamy znaki, czyli minus 4 razy x to minus 4x kwadrat, czyli mamy plus 4x kwadrat. Minus 4x razy 2 to minus 8x, czyli zapiszemy plus 8x. Podkreślamy, tu mamy 0, tutaj 11x odjąć 4. No i dzielimy, 11x przez x to będzie 11, mnożymy i zmieniamy znaki, czyli 11 razy x to 11x, czyli zapiszmy minus 11x, 11 razy 2 to 22, mamy minus 22 zatem. Tutaj 0, minus 4 odjąć 22 to minus 26, czyli zauważcie, że tutaj wreszcie nie mamy 0, czyli to oznacza, że ten wielomian nie będzie podzielny przez taki dwumian. Spójrzmy na podpunkt C po kolei. Minus 2x do czwartej przez x to minus 2x do trzeciej. Teraz mnożymy i zmieniamy znaki, czyli minus 2x do trzeciej razy x to minus 2x do czwartej, czyli zapiszmy plus 2x do czwartej. Minus 2x do trzeciej razy minus 3 to 6x do trzeciej, czyli zapiszemy minus 6x do potęgi trzeciej. No i tutaj uwaga, ponieważ minus 2x do czwartej plus 2x do czwartej to 0, ale tego nie możemy sobie zredukować, ponieważ tu mamy x w drugiej, a tu mamy x w trzeciej potędze, czyli zapisujemy wyrazy od potęgi najwyższej. Czyli najpierw minus 6x do trzeciej, dodać 3x kwadrat plus 6, no i znowu wykonujemy dzielenie. Czyli minus 6x do trzeciej przez x to minus 6x kwadrat, minus 6x kwadrat razy x to minus 6x do trzeciej, czyli zapiszmy plus 6x do trzeciej, minus 6x kwadrat razy minus 3 to plus 18x kwadrat, czyli zapiszmy minus 18x kwadrat. Teraz tak, tu mamy 0, 3 odjąć 18 to minus 15x kwadrat, dodać 6, no i dalej dzielimy. Minus 15x kwadrat przez x to minus 15x, mnożymy.
minus 15x razy x minus 15x kwadrat, czyli zapiszmy plus 15x kwadrat. Minus 15x razy minus 3 to plus 45x, czyli zapiszemy minus 45x. Tutaj mamy 0, tego nie możemy zredukować, ponieważ przy szóstce nie ma x, czyli to nie są wyrazy podobne. Znowu od najwyższej potęgi zapiszmy, czyli minus 45x dodać 6. No i dzielimy. Minus 45x przez x to minus 45. Mnożymy i zmieniamy znaki. Minus 45 razy x to minus 45x, czyli zapiszmy plus 45x. Minus 45 razy minus 3 to plus 135, czyli zapiszmy minus 135. Tutaj zredukujemy. 6 odjąć 135 to minus 129, czyli oczywiście tutaj tej podzielności tego wielomianu przez dwumian nie będzie. Spójrzmy na podpunkt D. 4x do trzeciej przez x to będzie 4x kwadrat. Teraz mnożymy. 4x kwadrat razy x to będzie 4x do trzeciej, czyli zapiszmy minus 4x do trzeciej. 4x kwadrat razy 3 to 12x kwadrat, czyli zapiszmy minus 12x kwadrat. No, wykonujemy wskazane tutaj działania, które nam się pojawiły, czyli 4x do trzeciej odjąć 4x do trzeciej to 0, 8 odjąć 12 minus 4x kwadrat plus 4x odjąć 9. Minus 4x kwadrat przez x to minus 4x. Mnożymy, minus 4x razy x to minus 4x kwadrat, czyli mamy plus 4x kwadrat, minus 4x razy 3 to minus 12x, czyli zapiszmy plus 12x. Tutaj mamy 0, 4 plus 12, 16x, odjąć 9, no i 16x przez x to będzie 16, 16 razy x, 16x, czyli zapiszmy odjąć 16x, 16 razy 3 to będzie 48, czyli mamy minus 48. No i minus 16x minus 16x to będzie 0, minus 9 odjąć 48 to minus 57, czyli ten wielomian nie będzie podzielny przez taki dwumian, ponieważ otrzymaliśmy tutaj resztę. Spójrzmy na podpunkt ostatni. 2x do trzeciej przez x to 2x kwadrat. 2x kwadrat razy x to 2x do trzeciej, czyli mamy minus 2x do trzeciej. 2x kwadrat razy minus 1 to minus 2x kwadrat, czyli zapiszmy plus 2x kwadrat. Tu otrzymamy 0, minus 1 plus 2 to będzie 1x kwadrat, czyli po prostu x kwadrat. No i resztę tego wielomianu przepiszmy. X kwadrat przez x to będzie x, mnożymy x razy x to x kwadrat, czyli mamy odjąć x kwadrat. X razy minus 1 to minus x, czyli zapiszmy dodać x. X kwadrat odjąć x kwadrat to będzie 0. 3 plus 1 to 4x, no i jeszcze odjąć 4. 4x przez x to będzie 4. 4 razy x to 4x, czyli zapiszmy minus 4x, 4 razy minus 1 to minus 4, czyli pojawi się tutaj plus 4, tu mamy 0, tu otrzymamy 0, czyli ponieważ reszta wynosi 0, to oznacza, że ten wielomian będzie podzielny przez dany dwumian.